Co robić, jak zagubiłeś skierowanie na badania lekarskie i psychologiczne za jazdę po alkoholu? Oczywiście zapytanie internauty. Witam Pana, mam taki problem, a mianowicie miałem zabrane prawo jazdy kategorii B na 5 lat. Dostałem skierowania na badania, na które oczywiście nie poszedłem. Skierowanie zaginęło mi gdzieś i nawet nie wiem gdzie. Ale w sierpniu 2016 roku, czyli dokładnie za rok, mogę już zaczynać starania z powrotem o prawko i nie wiem, co mam teraz zrobić. Bardzo proszę o pomoc, z góry dziękuję, Łukasz. Sprawa tutaj według mnie jest bardzo prosta. Od wydawania skierowań jest obecnie starostwo powiatowe i tam bym się po prostu udał, napisał jakiś wniosek opisujący całą sytuację z prośbą o wydanie nowego skierowania, no coś, jakiś bym powód tam dał, dlaczego zaginęło, czy się przeprowadziłem, czy przemeblowanie, czy no cokolwiek, żeby jakiś powód był. I myślę, że to, że ten wniosek powinien być skuteczny i to nawet wtedy, kiedy poprzednie skierowanie zostało wydane przez policję. Natomiast pomimo tego, że sytuacja jest dosyć częsta wśród internautów, szczególnie którzy odkładają te badania, no myślą, że z wiekiem będą sprawniejsi, mądrzejsi i zdrowsi, prawda? No niestety rzadko kiedy opisują mi, jak to tak naprawdę oni załatwili to skierowanie. Zagubienia są dosyć częste, ale jak już powiedziałem, mam stosunkowo mało relacji, jak to uzyskanie wygląda, jak uzyskanie tego duplikatu wygląda. Także jak chcesz wnieść jakiś tutaj wkład, że tak powiem, dla tych, którzy gubią to skierowanie, opisz to w komentarzu do tego wideo i będę Ci bardzo zobowiązany. Także opisz krok po kroku, jak to skierowanie zagubione, a w zasadzie duplikat tego skierowania odzyskałeś. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.